Hej, z tej strony Agna28, a dzisiaj odpowiem na pytania z Q&A, także się szykujcie. Ale zanim przejdę do pytań, powiem Wam, że na wszelkiego rodzaju właśnie kanałach i YouTube, na Teamspeakach szerzy się hejt. I to taki dość mocny hejt. Sama nieraz doświadczam tego, jak wchodzą na przykład na Teamspeak, na którym siedzę, ludzie, którzy ani mnie nie znają, ani ja ich nie znam. Zaczynają mnie wyzywać tylko dlatego, że co, że jestem na Teamspeaku? A może, że co, że jestem kobietą? Nie wiem. Ale niestety tacy ludzie istnieją. Raz na jakiś czas zdarzają się takie sytuacje, tak jak niedawno na Teamspeak wybiło dwóch kolesi, którzy tak dla fanu zaczęli nas wyzywać, wyśmiewać mnie i osoby, z którymi ja chcę normalnie rozmawiać. Zauważyłam, że nawet tacy ludzie bywają w pewnym sensie perfidni do tego stopnia, iż wyszukują informacje na przykład na mój temat w internecie, a potem wyśmiewają to, co znajdują, żeby mnie poniżyć. I nie zamierzam robić z tego jakiejś dramy tutaj, tylko Was ostrzegam, że jeżeli takie osoby spotkacie, po prostu się nie odzywajcie. To jest najlepsze wyjście, wtedy Wam dadzą bardzo szybko spokój. No dobra, lecimy z pytaniami. WillExtreme zapytał mnie, co mnie zainspirowało do stworzenia kanału. O matko jedyna, to jest dość długa historia i powiem Wam szczerze, na początku nie miałam zamiaru w ogóle niczego nagrywać. Założyłam tylko kanał po to, by móc odpisywać w komentarzach, a potem jakoś się zaczęło. Na początek zaczęłam, chyba z 2 czy 3 filmy nagrałam z takiej gry przeglądarkowej Stardoll, a potem była jakaś tam długa przerwa, póki grałam z niejakim Venomem Lazarusem na jego serwerze. No. I chyba to mnie zainspirowało do tego, by zacząć coś nagrywać, tylko wtedy nie miałam ani dobrego komputera, ani dobrego programu do obróbki filmu, a tym bardziej mikrofonu. Dzisiaj, pomimo tego, że mam wszystko dobre, dobry sprzęt, program, mikrofon za czystowy, to i tak czasem nagrywam gnioty z tego, co zauważyliście. Mombek Gamer pyta się, czy nagram grę typu CSGO, czy Dota 2. Tak naprawdę to ja nie gram w CSGO, a jeżeli chodzi o gry od Valve, to może z chęcią kiedyś kupię taką, bo na przykład Dota 2 całkiem fajna gra, tylko chyba, że trzeba mieć do tego kasy, żeby móc kupować takie dość drogie, jakby nie było gry. Jakub Lisowski pyta się, czy kiedyś pokażę twarz. Nie wydaje mi się, by moje szanowne lico było dość dobre do pokazywania. No, jestem dość brzydką osobą i chyba nie ma co się z tym obnosić. W sumie nie jestem najpiękniejsza, to jeszcze seplenie, mówienie wyraźne, no. I tak wystarczy, że słyszycie mój głos. Jeszcze moją twarz mielibyście zobaczyć? O nie. Jeszcze byście mieli jakieś koszmary potem. Jeżeli chodzi o szereg pytań z Quidusa, to tak, mam na imię Agnieszka. Tak, mieszkam na wsi, a do Centusa? Chyba od Suri. Suri29, też taka youtuberka kiedyś była, ale już nie pamiętam. I mówiąc szczerze, doceniam do Centusa za jego naprawdę niesamowitą kreatywność. Ostatnie pytanie jest dość ciekawe, bo Donald Trump pyta się mnie, czy zbuduje kiedyś, czy pokaże, jak zbudować mur graniczny, bo mu się by przydał. Boże, ten sas pęknę. Poradnika z płotów i murów jeszcze nie robiłam chyba, więc dzięki za pomysł. Zapamiętam.
I na koniec taka prośba. W górnym prawym rogu będzie ankieta dotycząca tego, że ja bym chciała dołączyć do jakiejś sieci partnerskiej. Ja wiem, nie chcę tych reklam, kurczę, no, ale nie mam wyjścia w sumie, bo chciałabym jakoś rozwinąć ten kanał, dać kopa i ruszyć to wszystko. Może nauczyć się też przy okazji dawać lepsze filmy niż te gnioty, które ja jakby nie było robię. I teraz cała sprawa jest w waszych rękach. Czy wy chcecie, żebym dołączyła do jakiejś sieci partnerskiej? A w komentarzach możecie mi napisać ewentualnie do jakiej wy proponujecie. Chyba ja się z wami żegnam, bo mi za drugi film to nie pójdzie przez mój durnowaty internet. Także pa pa. Na razie.